Ten rok to będzie dla nas rok dalszej konsolidacji wysiłków wokół nowych modeli, tych powtarzalnych, opartych na technologii, skalowalnych produktów, które u nas w sprzedaży wypierają usługi. Będziemy ogłaszać w tym kwartale nową strategię. Mam nadzieję, że da inwestorom dużo więcej informacji na temat tego, jak zamierzamy dokończyć tą naszą transformację w spółkę technologiczną. Dzisiaj jeszcze łączymy elementy stricte technologiczne z elementami konsultingowymi. Ten komponent technologiczny, składnik technologiczny będzie na pewno bardzo mocno rósł na znaczeniu w najbliższych miesiącach i latach i będzie też kluczem do zdecydowanie wyższych wyników. Talent Media to platforma technologiczna, która łączy z jednej strony influencerów, czyli osoby tworzące treść w internecie i mające ponad 12 milionów subskrybentów, z wielkimi markami, dla których realizują działania reklamowe lub przy okazji ich kontentu te marki się reklamują. My się spodziewamy tego, że 20% naszych przychodów reklamowych w tym roku będzie pochodzić z Talent Media i to faktycznie będzie ponad 10 milionów złotych. Natomiast w przyszłym roku plan jest jeszcze bardziej ambitny, ponad 20 milionów. Zakładamy więc, że to będzie bardzo szybko rosnące aktywo w grupie, jedna z naszych trzech kluczowych platform technologicznych. Zapowiedzieliśmy prezentację naszej nowej strategii na ten kwartał. Tak naprawdę jesteśmy już na ostatniej prostej, kończymy ostatnie elementy prezentacyjne, więc to będzie bardzo, bardzo niedługo. Tych inwestorów, którzy śledzą naszą spółkę, zachęcam do zwiększonej aktywności w tym zakresie. Będziemy ją oczywiście publikować również w formie raportu bieżącego. Jeśli chodzi o segment content marketingu, no segment, w który mocno zainwestowaliśmy, przejmując pakiet kontrolny w spółce Talent Media, to jest dzisiaj najszybciej rosnąca część internetu i rynku reklamowego w internecie. Jest to pochodna przede wszystkim eksplozji znaczenia wideo w internecie. Mało kto sobie zdaje sprawę, ale dzisiaj cały internet zmienia się w segment wideo tak naprawdę. I content marketing to naturalna odpowiedź reklamodawców czy rynku reklamowego na to, jak zmienia się konsumpcja mediów. Co istotne, 74% wideo oglądane jest w YouTubie i my właśnie wokół YouTuba budujemy nasz ekosystem reklamowy w ramach Talent Media. Nasze zeszłoroczne wyniki wbrew pozorom były bardzo dobre. One się wydają płaskie, jeśli spojrzeć na przychody, nadal około 70 milionów i EBITDA, nadal około 7,5 miliona, ale zasadniczo zmieniła się ich struktura. To jest czas dużej transformacji. Myśmy ostatnie 3 lata poświęcili na to, żeby właśnie wykształcić sobie organicznie i częściowo przez akwizycje taki potencjał w zakresie nowych modeli biznesowych, takich modeli, które są powtarzalne, oparte na technologii, i skalowalne i muszę z satysfakcją stwierdzić, że to się udało. Dzisiaj już 2/3 naszej EBITDA to w zasadzie pochodna tego typu produktów i to jest coś, co będziemy bardzo mocno rozwijać w przyszłości. Nie opublikowaliśmy jeszcze wyników za pierwszy kwartał, ale zgodnie z zapowiedzią z listu przewodniego do raportu rocznego spodziewamy się wzrostu w obu segmentach.